Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Jakiś czas temu ukazał się na tym kanale mój program pod tytułem Ukryte niegodne przyczyny wzrostu cen. I w tym programie pokazałem, że jeżeli istnieje zależność pomiędzy cenami, w tym cenami podstawowych artykułów żywnościowych, a cenami prądu, no to za to jest odpowiedzialne państwo, rząd pisowski, bo to państwo jest właścicielem firm dystrybuujących prąd i produkujących prąd. Jest to swego rodzaju podatek. Skojarzyłem to z rządem Jana Olszewskiego, który miał kłopoty z pobieraniem podatków, bo urzędy skarbowe wtedy kiepsko funkcjonowały i ktoś tam wpadł na pomysł, że po prostu podwyższyć ceny prądu i w ten sposób ściągać pieniądze do budżetu. I stwierdziłem w tym programie, że no, państwo wyjmuje nam z jednej kieszeni pieniądze, podwyższając ceny prądu. W ten sposób nie wydajemy na inne artykuły, co też może jakoś paradoksalnie opóźnić inflację, wzrost inflacji, a później nam wkłada do drugiej kieszeni, mówiąc, jacy to my tak mówią, jesteśmy dobrzy, dajemy wam pieniążki. I w tym momencie pojawiło się w mojej umyśle pytanie, kto jeszcze poza państwem zarabia pieniądze na prądzie. I powiedziałem, że no jakiś następny program temu poświęcę, trzeba to zbadać. Prawda? Ja się na prądzie nie znam, nigdy się nad tym problemem nie zastanawiałem. Był prąd w domu, czasami nie było, no ale był, nie ma się nad czym zastanawiać. No i zacząłem ten problem drążyć i jestem zszokowany. Możemy się zastanowić, jak to powinno wyglądać. Powinno być tak w normalnym państwie, że są jakieś małe elektrownie, gęsto rozproszone po Polsce, które dostarczają prąd do najbliższych domów i zakładów pracy, no i pobierają za to opłatę. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której te ceny prądu są najniższe możliwe. I można by tylko się zastanawiać w takim normalnym kraju, czy te małe, średnie przy dużych miastach elektrownie czy elektrociepłownie mają być prywatne, czyli w rękach pojedynczych czy niewielkich grup mieszkańców, obywateli, przedsiębiorców, czy też mają być państwowe lub samorządowe. No i teraz krzyk od razu podniosą ci, którzy mówią, no to co państwowe, komuna pokazała, że złe. Niekoniecznie. Pamiętam, jak Korwin-Mikke opowiadał, jak to kiedyś, dawno, dawno, dawno temu, podatki były bardzo niskie, a teraz podatki są wysokie. Podatki były niskie, bardzo niskie, pojawiały się większe w momentach jakichś szczególnych, na przykład wojny, jako takie wojenne na przykład podatki, dlatego że do państwa wtedy należała znaczna część majątku narodowego, to znaczy należało to do króla, dobra królewskie. No także to jest prosty pomysł, prosty sposób rezygnacji z podatków w ogóle, albo przynajmniej drastycznego ich zmniejszenia, że państwo sobie na czymś zarabia, a od nas się odczepia. Prawda? Natomiast jak jest? Jak jest? Jest tak. Są wytwórcy prądu, czyli elektrownie i elektrociepłownie, które produkują też ciepło, dlatego elektrociepłownie, ciepłą wodę, ogrzewanie w domach,
I są ci, którzy ten prąd dostarczają do domów i zakładów przemysłowych, czyli dwa typy firm. Ostatnio stało się tak za rządów PiS, że większość elektrowni i elektrociepłowni przeszła w ręce tych zwanych państwowymi firm, które zajmują się dystrybucją prądu. Z kilkoma wyjątkami, prawda? Bo na przykład elektrociepłownia Siekierki, czy w ogóle elektrociepłownie na terenie Warszawy, należą obecnie do przedsiębiorstwa, które określane jest jako państwowe, natomiast prąd rozprowadza w Warszawie koncern niemiecki. No i to on tutaj czerpie nadzwyczajne zyski. W Lublinie jedna z elektrociepłowni należy do osoby fizycznej. Też to dziwna historia, jak to trafiło, ale to jakby oddzielna opowieść, jak to trafiło w ręce tej osoby. Znaczy, tak na marginesie, ja mieszkam 1,5 kilometra gdzieś, tak mniej więcej, od elektrociepłowni Siekierki w Warszawie, bo na Stegnach. No to powinienem mieć wyjątkowo tani prąd, bo dostarczenie go od nich do mnie prawie zerowy koszt. No ale tak, mamy zakłady wytwórcze, które wytwarzają prąd, czyli elektrownie, elektrociepłownie. Mamy wielkie firmy, które rozprowadzają ten prąd. I teraz mamy giełdę. Giełdę prądu, to jest, co się nazywa towarowa giełda prądu bodajże, która dotąd kupowała ten prąd od firm będących właścicielami elektrowni, a następnie sprzedawała im ten prąd po cenie dużo wyższej, mówiąc delikatnie dużo wyższej, bo niektórzy twierdzą, że kilkakrotnie wyższej. I później te przedsiębiorstwa dostarczały ten prąd do naszych domów i tak dalej. Jedno dobrego, co się stało, znaczy w ogóle tutaj PiS starał się rozwiązać ten problem, jakby powodując, że w ręce firm państwowych przechodziło coraz większa część firm zajmujących się prądem. I ostatni rzut na taśmę rządu PiS-owskiego miał miejsce 29 września 2022 roku i czytamy w dniu 29 września, czytamy w internecie, Sejm uchwalił w czwartek, czyli dzień wcześniej, nowelizację prawa energetycznego i ustawy OZE przewiduje na całkowite zniesienie obligu giełdowego, obowiązku sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poprzez rynek giełdowy. Rząd przyjął projekt ustawy znoszący tak zwane obligo giełdowe, czyli obowiązek sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę energii. Jacek Suski przedstawił prognozy, jak to wpłynie na rachunki odbiorców. Jeżeli mechanizm znoszący obligo giełdowe zaskutkuje, tak jak przewidujemy, ceny energii spadną nawet o 2/3, uważa poseł PiS. Mechanizm będzie taki, że do dzisiaj mieliśmy sprzedaż energii wymuszoną na giełdzie, co powodowało, że musiała być sprzedawana energia przez spółki na giełdę i przez te same spółki odkupywana, to znaczy przez córki tych spółek, wyjaśnił polityk PiS. Nie mogli sami korzystać ze swojej energii, tylko musieli płacić haracz i to nieraz kilkakrotnie drożej odkupywać po kilkakrotnie wyższych cenach, co powodowało dramatyczny wzrost sprzedaży dla odbiorców. Spółki miały minimalną marżę, ta osławiona marża była na giełdzie, ocenił Marek Suski. I teraz zobaczmy jedną rzecz. No to dotąd był bandytyzm, prawda? Bo mogliśmy kupować prąd za 1/3 ceny, a kupowaliśmy za 30%, kupowaliśmy za 100%, bo zarabiała na tym giełda. A do kogo należy ta giełda?
No to kiedy zaglądamy do na jej stronę, to okazuje się, że ona należy do giełdy tej papierów wartościowych, a ta giełda papierów wartościowych w 30% należy do państwa, w 20 paru procentach należy do różnych zachodnich koncernach, a pozostałe 40% jest nie wiadomo w czyich rękach. O tym za chwilę. Prawda? I tutaj, i teraz ma być tak, że kto chce, będzie sprzedawał prąd na giełdzie, a kto nie chce, to będzie jakby bezpośrednio odbiorcą. I teraz tłumaczono, dlaczego musi być giełda, bo która ma być pośrednikiem przy zakupie prądu. No to odpowiedź była taka, że to jest wymóg Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej prąd jest jakby wspólny, każdy go może każdemu sprzedać, każdy od każdego może kupić. I gdyby na giełdzie polskiej prąd był tani, to wykupywaliby ten prąd Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Duńczycy i tak dalej. A jak jest drogi, to oni nie kupią. No tylko, że my musimy kupić za drogi prąd. No i teraz jest kilka firm w Polsce, które zajmują się rozprowadzaniem prądu, czyli pobierają prąd z elektrowni, z reguły już własnych, i znaczy należących do tych firm i go rozprowadzają. No i teraz największy zarówno producent, jak i operator sieci dystrybucyjnej, który ma 4,5 miliona odbiorców, PGE SA, jest firmą państwową. Tylko zobaczmy, że kiedyś coś takiego, takie określenie jak właściciel firmy, no było jakby oczywiste. Właściciel firmy to ten, do kogo firma należy, ten, kto rządzi tą firmą i ten, kto, do kogo należą zyski z tej firmy. A teraz już tak nie jest, to znaczy okazuje się, że właścicielem firmy nazywa się tego, kto rządzi tą firmą. Ale może być tak i z reguły jest, że kto inny rządzi firmą, a kto inny uzyskuje zyski z tej firmy. No i tak jest w przypadku PGE. Niektórzy określają takie firmy, że to są własnością Skarbu Państwa, niektórzy określają takie firmy jako firmy kontrolowane przez Skarb Państwa. I ta największa firma, PGE, Polska Grupa Energetyczna SA dokładnie, Skarb Państwa w 2016 roku, bo to są jakby ostatnie dane, posiadał 57,39% udziału w kapitale zakładowym, i czyli miał 57,39% akcji, a pozostała część procent akcji, czyli 42,61% określano jako free float, czyli akcje w wolnym obrocie. Dokładna, i tu czytamy na jednej ze stron takich specjalistycznych, dokładna identyfikacja naszego pełnego akcjonariatu, nie, to sama o sobie mówi PGE, dokładna identyfikacja naszego pełnego akcjonariatu jest utrudniona, ponieważ przepisy prawa w Polsce obligują inwestorów do ujawnień swoich pozycji inwestycyjnych, gdy przekraczają próg 5% akcjonariatu danego emitenta. Czyli 42,61% akcji PGE SA, to nie wiadomo, kto jest właścicielem tych akcji.
Z tym, że no, troszkę wiadomo, bo część akcjonariuszy jednak jest wymieniona i dowiadujemy się, że na przykład 3,23% akcji należy do Nationale-Nederlanden, a 2,26% należy do Aviva. I jest taka lista zachodnich koncernów, które po te kilka procent mają, ale i tak większość z tych akcji, z tego 42%, to nie wiadomo do kogo należą. A ci, do których te akcje należą, czerpią zyski. Zarabiają na prądzie, zarabiają na nas. To z ich powodu jest taki wzrost cen. Prawda? I o tych firmach się mówi, że mają ponadwymiarowe zyski. Prawda? Jak to jest? Jeżeli wzrosły koszty, to ceny mogą wzrosnąć, ale zyski nie powinny wzrosnąć. Zyski powinny się utrzymywać na tym samym poziomie, a tutaj nagle tym bardziej, znaczy zyski powinny być nawet mniejsze, bo jak wzrosły ceny prądu, no to ludzie, firmy zaczęły oszczędzać na prądzie, miasta zaczęły oszczędzać na prądzie, no to powinni mniej kupować tego prądu, powinny być mniejsze zyski tych firm, a one są wielokrotnie wyższe, bo te firmy sobie podwyższyły, korzystając z okazji, że to Rosja, wojna, coś tam i śrubuje się ceny, zakładając, że ludzie nie wyjdą na ulicę. No i teraz oprócz tego PGE, największej firmy, jest Tauron, który jest sprzedawcą energii, prądu oraz gazu. Skarb Państwa ma 30%, 36% udziału w tej firmie, więc ona niby dalej jest państwowa, ale nie za bardzo jest państwowa, bo tylko w jednej trzeciej. KGHM Polska Miedź ma 10%, 39%, no to niby też jest państwowe, ale później już Nationale Niederlanden 5,6%, a pozostałe 54,49% jest na okaziciela, krąży po giełdzie i nie wiadomo kto jest właścicielem, być może Federacja Rosyjska, może osobiście Putin, nie wiadomo. Następna firma to jest firma Energa. To kolejna z najbardziej znanych firm dystrybucyjnych w Polsce. Zajmuje się sprzedażą, dystrybucją oraz wytwarzaniem prądu i gazu. Z jej usług korzysta już ponad 3 miliony klientów. Czyli ta firma ma 15% udział w całym rynku sprzedażowym w Polsce. I kto jest właścicielem energii, firmy Energa? A więc właścicielem jest PKN Orlen S.A. ma 90 i 92 0,90% i pozostałe 9,08% akcje nie wiadomo do kogo należą. I teraz ktoś powie, no tak, no Energa właścicielem jest PKN Orlen, no to znaczy, że to jest państwowe. No tak, tylko że jak zajrzymy na stronę PKN Orlen, to właścicielem PKN Orlen jest Skarb Państwa, bo posiada 27,52% akcji. Później jest Nationale-Nederlanden OFE 8,32%, OFE Aviva IBZK WBK 7,16%, a pozostali nieznani właściciele akcji, nieznane osoby cierpiące, osoby czy firmy cierpiące zysk z PKN Orlen są nieznane. Może to jest Putin, może to jest Federacja Rosyjska, może to jest Morawiecki, trudno powiedzieć. Kolejna firma to Enea. I teraz
Enea posiada 12% udziału w sprzedaży energii elektrycznej i Skarb Państwa ma 51,5% akcji, prawda? Pozostałe akcje, nie doszedłem do kogo należą, nie wiadomo. Może jacyś politycy PiS, może politycy PO, może Federacja Rosyjska, nie wiadomo. No i Nordzy działające na terenie Warszawy i okolic, 1 000 000 odbiorców. Właścicielem jest niemiecki koncern. No i jeszcze mamy tutaj, tak przy okazji, firmę PGNiG, czy Polskie Górnictwo Naftowe i no, PGNiG, które jak wiadomo ma i gaz, i ma udziały w elektrowniach i tak dalej. Skarb Państwa jest właścicielem 71,8%. 13% to są jakieś zachodnie koncerny, reszta nie wiadomo do kogo należy. Czyli w istocie prąd w Polsce, znaczy zyski z tego prądu, zyski z podwyżki cen czerpią przynajmniej w połowie, czerpie nie wiadomo kto. I ten nie wiadomo kto jest właścicielem, to znaczy inaczej, z tego nie wiadomo kto, to jakaś znaczna część na 100% to są koncerny zachodnie, a pozostała znaczna część to już w ogóle nie wiadomo kto to jest i pewnie trudno by to było stwierdzić, bo te akcje są, nie są imienne. Gdzieś tam krążą i powiedzmy, gdyby Federacja Rosyjska przez podstawionych ludzi na przykład, albo Amerykanie, jak kto woli, chcieli te akcje wykupywać, to nie ma żadnego problemu. Wiemy też jedno, że kadra kierownicza w tych firmach no, posiada dużo specjalnych, uprzywilejowanych akcji, no i otrzymują ją różni pracownicy tych firm, którzy z reguły prawdopodobnie szybko się ich pozbywają, wyprzedają je i kupuje to albo kadra kierownicza, albo nie wiadomo kto. I zauważmy, że w związku z tym ta kadra kierownicza, no i zresztą znaczna część tych pracowników tych firm, im wyższe stanowisko, tym więcej, korzysta z tego poprzez pensje, no bo duże firmy, duże zyski ma firma, no to wysokie pensje, wysokie premie. Pracownicy mają dostęp do akcji, wiedzą jaka jest kondycja firmy, ile ona zarabia, ile będzie zarabiać, no to też mogą wykupywać akcje i czerpią z tego olbrzymie korzyści. I teraz wszyscy wiemy, firmy są państwowe w tym sensie, że decyzje tam podejmuje państwo, jak decyzje, czyli rząd pisowski, czyli kiedyś tam te stanowiska były obsadzane przez ludzi PO, teraz są obsadzane przez ludzi PiSu i ci ludzie PiSu na tym zarabiają. Tak? Czyli zarabia na nas państwo, doi nas, zarabiają na nas politycy i urzędnicy, ludzie związani z PiS-em. Przedtem zarabiali i doili nas ludzie związani z Platformą Obywatelską. Zarabiają na nas poprzez prąd zachodnie koncerny i zarabia nie wiadomo kto. I czasami tego nie wiadomo kto jest 50%. Sytuacja jest absurdalna, tym bardziej, że tylu na nas zarabia, tyle mamy tych pijawek, że no one robią wszystko, znaczy są wpływowe, ustosunkowane, mają wejścia, czasami nie muszą mieć wejść, bo sami są na górze,
że oni będą dbali i pilnowali, żeby ten bardzo skomplikowany, wielopiętrowy układ się utrzymywał, żeby oni zarabiali, a my płacimy, płacimy i płacimy. Płacimy za prąd, płacimy za gaz, płacimy za ciepłą wodę. I jest to swoisty podatek, podatek, który z jednej strony no, jest podatkiem państwowym, to znaczy te pieniądze w jakiejś mierze do nas wracają albo wracają do najbiedniejszych Polaków. Znaczy tylko, że no właśnie pierwszy nam zabiera, później nam się oddaje i z reguły jest tak, że zabiera się 10 zł, oddaje się 5 zł albo 2 zł. Ale jest to też podatek na rzecz oligarchii polskiej, na rzecz koncernów zachodnich i na rzecz nie wiadomo kogo. Prawda? I tutaj to tutaj jest no, takie najbardziej przerażające, że to jest poza kontrolą, a jeżeli nie jest poza kontrolą, to bo ktoś może to kontroluje. To jest poza świadomością społeczną. I ja bym na koniec zadał takie pytanie, że ile zysku z prądu i gazu czerpią polscy politycy, członkowie takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, czy członkowie takich partii lewicowych, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. To dobrze by było taką listę zrobić i takiej listy się domagać. No a wniosek ostateczny jest taki, że wszystko to jest strasznie chore, przerażające. Jesteśmy jak kolonia. Doją nas ci, którzy z nas zrobili kolonię, a ci, którzy z nas zrobili kolonię, to nie jest tylko zachodnia masoneria. To nie są tylko ludzie z Unii Europejskiej, ale to są też nasi właśnie politycy, do których wielu wyborców, wielu Polaków ma zaufanie, głosuje na nich. I gdyby ten cały układ, tą chorą strukturę, patologiczną strukturę, antypolską strukturę, złodziejską strukturę zmienić, automatycznie z dnia na dzień bardzo by nam się poprawiło, bo te wszystkie pijawki by odpadły. No, zobaczymy, co będzie w związku z tym pomijaniem giełdy. Czy to się uda, czy to do końca przejdzie, czy to wejdzie w życie i jak wejdzie w życie, czy faktycznie prąd drastycznie stanieje. Suski głęboko wierzy, że stanieje. Zobaczymy. Dziękuję Państwu bardzo.